Zakazany owoc, od 418 finał 5 sezonu, co się stanie, ludzie do Gana niszczą hamulce w samochodzie Kagatei. Yildiz odjeżdża samochodem Kagatei i Ender. Trójka się rozbija, czy oni żyją? Dowiedz się, co wydarzy się w 418. Odcinek serialu Zakazany Owoc będzie można obejrzeć w piątek, 01 marca 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15, w 417 odcinek serialu Zakazany Owoc. Ekin, Kagatei i Ender świętują hańbę Dogana, gdy w mediach pojawia się zdjęcie obiadu, a Dogan wpada w furię. Dogan planuje pozbyć się Kagatei, w skrócie co dzieje się w 418 odcinek serialu Zakazany Owoc. Ekin nadal znika późno w nocy z domu bez ostrzeżenia. Kumri postanawia go śledzić, ponieważ uważa, że ją zdradza. Czego Kumri dowie się o Ekinie? Dogan mówi Handanowi i Yildizowi, że Kagatei robi to wszystko przeciwko niemu z zazdrości, ponieważ nie może znieść tego, że on i Yildiz są szczęśliwi. Emir i Asuman tracą Halit Kane'a na placu zabaw, Yildiz i Dogan kłócą się podczas budowania zespołu w AWA, ponieważ Yildiz dowiaduje się, że były kochanek Dogana pracuje w tym samym hotelu, a on jej nie powiedział. Ludzie Murata niszczą hamulce samochodu Kagatei, Yildiz odjeżdża samochodem Kagatei i Ender. Trójka się rozbija, czy oni żyją? Kumri budzi się i odkrywa, że Ekin ponownie wyszedł tej nocy, nie ostrzegając jej. Kumri próbuje się z nim skontaktować, ale jego telefon jest wyłączony. Kumri jest podejrzliwa co do nocnych spacerów Ekin i prosi ochronę o przesłanie jej nagrania z kamery. Akcja przeskakuje następnego dnia w firmie, gdzie Ender, Handan i Dogan zebrali się na spotkanie, ale Kagateiego już nie ma. Co za brak szacunku dla nas wszystkich, a Kagatei zniknął. Mówi ze złością Dogan, patrząc na zegarek. Jest o krok przed wszystkimi, mówi Ender, co masz na myśli? Pyta Dogan, mówię tak, bo jesteśmy tylko my, a on w tej chwili wydaje się być najsilniejszy. Wyjaśnia Ender. Ender, bycie silnym to jedno, a robienie show to drugie. Dogan odpowiada, Dogan, twoje milczenie nie wróży nic dobrego. Jak myślisz, czego nie powiedziałeś? Pyta Handan, Dogan ze złością odpowiada, że nic nie myśli i reagowanie na niegrzeczne zachowanie nie jest w jego stylu. Uważa, że ból Kagateja jest ich szczęściem z Yildiz. Handan pyta go, czy według niego Kagatei zrobił to z zazdrości. Dogan odpowiada, że właśnie tak myśli, właśnie wtedy wchodzi Sedai i przeprasza za spóźnienie. Jak się masz, Handanie? Pyta Sedai. Mów mi pani Handan, wstydź się, Handan jest zły. Dogan ze złością pyta Sedai, co tu robi, a on wyjaśnia, że Kagatei ma ważniejszą pracę do wykonania i upoważnił go do wzięcia udziału w spotkaniu.
Nie zrozumiałem cię? Dogan mówi, szef powiedział, że odtąd on będzie zajmował się ludźmi jego rangi, a ja zajmę się drobnymi sprawami. Odpowiedział Sedai z uśmiechem. Dogan ze złością każe mu wyjść. Sedai mówi mu, że powinien zapytać swojego szefa. Wściekły Dogan opuszcza pokój. Ender pyta Handana, czy pojedzie do Awy, a Handan odpowiada, że tak, bo nic nie wiadomo i może skończyć na czele firmy. Ender mówi jej, żeby uważała, bo jest wielką fantazją. Handan mówi jej, że dobrze o siebie dba i pyta, czy próbuje zbliżyć się do Kagatej. Czy ja próbuję? Zawsze byliśmy bardzo blisko z Kagatej. Poza tym zawsze stoję po stronie silniejszych i bardzo dobrze rozumiem, kiedy ktoś śpiewa piosenkę. Kamera ukazuje Dogana i Sedai słyszących słowa Ender. Sedai udają się do Kagatej i mówią mu, że Dogan odszedł od zmysłów, aby mógł wejść na spotkanie, a pomiędzy nimi słyszy, jak Ender mówi, że zawsze staje po stronie silnych i śpiewa piosenkę Dogana. Zmiażdżyliśmy go w 2 dni. Powiedz Doganowi, że jadę do Awy, mówi Kagatej. Powiem mu, ale czy nie lepiej nie iść? Nie ma mowy. Kto boi się Dogana, staje się taki jak on. Ender gratuluje Kagatejowi ruchu z Sedai. Kagatej mówi jej, że w ten sposób Dogan będzie wiedział, że musi podjąć wysiłek, aby z nim porozmawiać. Ender sugeruje, aby razem udali się na spotkanie w Awie. 2 dni później, Dogan i Yildiz przybywają do hotelu w Awa. Przy wejściu wita ich kierowniczka hotelu, która rozmawia z Doganem w dość zażyłej rozmowie. Yildiz interesuje się tym, skąd zna tę kobietę. Dogan odpowiada, że jest dyrektorką hotelu i starą przyjaciółką. Stałeś się zbyt intymny, dlatego zapytałem. Mówiłem ci, znamy się od dawna. To bardzo dobry człowiek, dobrze nas przyjmie. Po Doganie i Yildizie pojawia się Handan. Handan też zna tę kobietę, jest nawet zaskoczona, że tu pracuje. Żona mówi jej, że to dzięki Doganowi piastuje to stanowisko. Podczas kolacji Ender pyta Handana, jaki jest sekret Gizema, dyrektora hotelu z Doganem. Handan mówi, że nie wie, ale Ender mówi jej, że przyjrzy się tej sprawie. Ender mówi Kagatejowi, że coś się dzieje, a Handan coś przed nimi ukrywa. Nie podoba mi się wygląd tego Gizema, Kagatej. Nie mieszaj mnie, nie chcę się mieszać. Jaki jesteś denerwujący, Kagatej, Gamrze proponuje Kanerowi ślub. Ekin ponownie ucieka późnym wieczorem, ale Kumri go ściga. Jest świadkiem, jak Ekin zaczyna bić męża Ezgi, zostaw to. Kumri krzyczy, Ekin jest zaskoczony widokiem Kumri. Ludzie Murata niszczą hamulce samochodu Kagatej, następnego dnia Emir i Asuman zabierają Khalid Kaina na plac zabaw. Asuman upada i skręca nogę, Emir próbuje jej pomóc i w tym momencie Khalid Kain znika.
Rano Handan widzi Yildiz i Gizem rozmawiających, a następnie Handan mówi Yildizowi, że cieszy się, że jest tak kulturalny w stosunku do byłego kochanka Dogana. Proszę, Gizem był z Doganem, kiedy był ze mną żonaty, nigdy się nie rozstali, a on też ją tu zatrudnił. Myślałem, że wiesz. Nie mów nikomu, że dowiedziałeś się ode mnie, sprawa zakończona. Mówi Handan. Dogan przychodzi do Yildiz i pyta ją, czy coś się stało, a ona odpowiada mu, że ją okłamał. Po co? Gizem jest twoim byłym kochankiem, prawda, a nie starym przyjacielem? Okłamał mnie? Dogan próbuje jej wytłumaczyć, że miał coś w przeszłości, ale to koniec, może, ale nie chcę jeść kolacji z twoim byłym kochankiem. Ach, czy jestem zmuszona znosić twojego byłego męża? Yildiz mówi mu, że chce być sama, Yildiz spotyka Ender i mówi jej, że jest bardzo zdenerwowana i niech lepiej wraca do domu. Ender pyta ją, czym zamierza wziąć taksówkę, i mówi jej, że Kagatej planuje teraz podróż do Stambułu. Ender proponuje podróż z nim, wściekła Yildiz pakuje walizki, przed hotelem Ender zatrzymuje Kagataja przed wyjazdem i wkładając walizkę do samochodu mówi mu, że Yildiz pojedzie z nimi, bo najwyraźniej pokłócili się z Doganem. Murat, widząc, że Ender również będzie podróżować z Kagatej, idzie i mówi o tym Doganowi i pyta go, czy powinien coś zrobić, a Dogan odpowiada mu, że tak będzie lepiej i pozbędzie się ich obu. Dogan mówi Muratowi, że pójdzie szukać Yildiz, w tym momencie Yildiz podchodzi do samochodu Kagatej, który pomaga jej włożyć walizkę do samochodu. Ruszyła cała trójka, Dogan wchodzi do pokoju hotelowego i widzi, że bagażu Yildiza zniknęło. Dzwoni do niej, a Yildiz odbiera i mówi, że jedzie do Stambułu, aby zobaczyć się ze swoim dzieckiem. Z czym wracasz do Stambułu? Z Enderem i Kagatejem, z jego samochodem? Nie zrozumiałem cię? Wyjdź z samochodu, natychmiast. Dogan, nie opowiadaj bzdur. Zamykam, do zobaczenia w Stambule. Dogan wybiegł z pokoju, powtarzając imię Yildiz. Dogan zmartwiony mówi Muratowi, że Yildiz jest w samochodzie Kagatej. Yildiz, czy wszystko w porządku? Pyta Ender. Tak, odpowiada Yildiz, Ender prosi Kagatej, aby zwolnił, ponieważ przed nimi stoi ciężarówka. Kagatej krzyczy, że hamulce nie działają, dziewczyny, zachowujcie się. Krzyknął Kagatej, a samochód wypadł z drogi i potoczył się bardziej pochyło. O tym, czy Ender, Kagatej i Yildiz żyją, czy nie, dowiemy się w nowym, 6. sezonie, Dangerous Temptation.